Węgrów nazywany przez wielu perłą baroku słynie przede wszystkim z pięknych i cennych barokowych kościołów i klasztorów, które budowali i ozdabiali najwybitniejsi artyści epoki baroku w Europie. Mowa tu z pewnością o freskach Palloniego czy epitafium Jana Dobrogosta Krasińskiego. Lecz nie są to jedyne miejsca warte obejrzenia. Zobaczcie sami. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie to najstarszy zabytek w mieście. Już w 1414 roku stał tutaj drewniany kościółek. Dziś rynek mariacki, przy którym stoi bazylika, zdobi piękny barokowy kościół. Pochodzi z XVI stulecia, kiedy był jeszcze gotycki, ale w 1703 roku, podczas wojny północnej, został spalony przez Szwedów i odbudowano go w dzisiejszej formie. W świątyni zachowały się unikalne freski pędzla Michała Anioła Palloniego z XVII stulecia. Obecnie kościół w Węgrowie nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. W zakrystii ponad wejściem wisi słynne lustro Twardowskiego. Jest to kruszcowe zwierciadło z drugiej połowy XVI stulecia. Płyta zwierciadła została wykonana z białego metalu, srebra, cyny oraz cynku. Na ramie przeczytać można napis łaciński, który znaczy: tym lustrem Twardowski czynił magiczne sztuczki, ale obrócone to zostało na służbę Bogu. Sławny magik Jan Twardowski to postać znana i lubiana zarówno przez najmłodszych i dorosłych. Chociaż próbuje się zrobić z niego złowrogiego maga, zaprzydanego siłom nieczystym, siła tradycji podsuwa zawsze obraz szlachcica, który nie boi się nawet diabła. Lustro jest unikatem w całej Europie i ma przypominać wiernym o niebezpieczeństwach wynikających z kontaktów z siłami nieczystymi. Dom Gdański to uroczy, świetnie utrzymany zabytek stojący w rogu północno-wschodniej części rynku mariackiego w Węgrowie. Okazały dom pochodzi z XVIII wieku i związany jest z handlem oraz gdańskimi kupcami. Stąd nazwa utrzymująca się już od XVIII stulecia. Kiedyś handel był wysoko rozwinięty i z tego właśnie powodu kupcy gdańscy wybudowali w Węgrowie swoją siedzibę, w której prowadzili z mieszkańcami Węgrowa rozmowy handlowe. Dom Gdański zachował się do dzisiejszych czasów i dziś zdobi główny plac miasta, stanowiąc jego ciekawostkę. Obecnie barakowy Dom Gdański pozostaje w rękach władz miasta i służy kulturze. Jest siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, niewielkiego muzeum oraz galerii wystaw czasowych. Kościół został fundowany pod koniec XVII wieku przez dziedzica dóbr węgrowskich Jana Kazimierza Krasińskiego Herbuś-Lepowron. 14 lipca 1715 roku uroczyście zakończono budowę i nastąpiło przekazanie kościoła ojcom reformatom przez syna fundatora Jana Dobrogosta Krasińskiego, właściciela Węgrowa. Budowane przez Karla Ceroniego w stylu barokowym w latach 1693-1715 według projektu Tylmana z Gameryn na miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy do 1864 roku pełnił funkcję kościoła klasztornego reformatów. Później po kasacie Sakonu był filiałem węgrowskiej parafii w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie II wojny światowej i krótko po niej z powodu zniszczenia farem miejskiej pełnił funkcję kościoła parafialnego. Od 1970 roku świątynia była kościołem rektoralnym. Gromadziła się przy nim młodzież, która przychodziła tutaj na lekcje religii i katechezy. Do kościoła zaczęli również uczęszczać masowo wierni z okolicznych osiedli. W 1994 roku przy kościele utworzono parafię świętego Antoniego z Padwy i świętego Piotra z Alkantary, którą wyodrębniono z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znajdują się w nim liczne dzieła sztuki, w tym ostatnie kopułowy malowidło wybitnego freskanta epoki baroku Michała Anioła Palloniego, wybitne przedstawienie sceny ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu w ołtarzu głównym Dłuta Andresa Schultera, a także unikatowe podziemia z wyjątkowo zachowanymi ciałami możnych i arystokracji z XVIII i XIX wieku. Ponadto podziwiać można znakomity nagrobek Jana Dobrogosta Krasińskiego. Jednym z zabytków Węgrowa jest mogiła powstańców styczniowych. Pamięć poległych w bitwie w dniu 3 lutego 1863 roku uhonorowana została przez ustawienie na ich mogile w 1917 roku ogromnego głazu narzutowego. Mogiła znajduje się przy trasie 696 Węgrów w Siercach, noszącej nazwę Gościniec Niepodległości. Pochowano tutaj 66 powstańców o nieznanej tożsamości, poległych 3 lutego 1863 roku w jednej z bitew powstania styczniowego. Pozostali poległi mieszkańcy Węgrowa i okolicznych miejscowości zostali pochowani przez rodziców
rodziny na cmentarzach parafialnych. Ze względu na zakaz władz zaborczych mogiła nie była oznakowana. Dopiero podczas I wojny światowej okupacyjne władze niemieckie Węgrowa pozwoliły na uhonorowanie poległych. W 1917 roku mieszkańcy ustawili przy mogile olbrzymi głaz narzutowy. Inskrypcję wykuli rzemieślnicy z warszawskiego na warsztatu kamieniarskiego Bolesława Sypniewskiego. Na pomniku znalazły się słowa wiersza Witolda Roguskiego. Na prochach waszych spól polskich kamienia wznoszą przez pamięć wdzięczne pokolenia. Mogiła obwiedziona paską betonową wraz z pomnikiem i okolejącym drzewostanem jest zaplanowanym jednorodnym układem kompozycyjnym, stanowiącym charakterystyczny element krajobrazu. To także świadectwo historii kraju, a dla mieszkańców Węgrowa i okolic miejsce obchodów ważnych uroczystości patriotycznych organizowanych przez organizacje społeczne i samorząd. W 1939 roku na terenie Węgrowa mieszkało około 8 tysięcy Żydów. Niemal od samego początku okupacji rozpoczęło się ich prześladowanie i zabijanie przez Niemców. Ich ciała zakopywano na miejscowym Kirkucie, który powstał w około 1620 roku. Miał on służyć jako miejsce pochówku nie tylko węgrowskich Żydów, ale także zmarłych z okolic Warszawy. W styczniu 1940 roku utworzono w Węgrowie getto, a już 22 września 1942 roku przystąpiono do jego likwidacji. Kilka tysięcy popędzono do Sokołowa, skąd wagonami towarowymi przywieziono do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali uśmierceni w komorach gazowych. Ukrywających się zabijano w ciągu następnych miesięcy i grzebano na cmentarzu żydowskim. Jesienią 1943 roku Niemcy, aby zatrzeć ślady swej zbrodni, nakazali przywiezionym z Łodzi więźniom, Żydom, spalić wydobyte zwłoki na prowizorycznie przygotowanych paleniskach na placu niedaleko szkoły przy ulicy Karola Szamoty. Miejsce to Węgrowie nazywali Małą Treblinką. We wrześniu 1982 roku, w 40. rocznicę tych wydarzeń, dokonano odsłonięcie pomnika lapidarium. Jest on symbolem pamięci społeczeństwa węgrowskiego, hołdem dla tragicznej śmierci współmieszkańców. O Kościółku Ewangelickim. Węgrowie oprócz katolików i Żydów mieszkali także luteranie. Na początku na cmentarzu znajdował się tam mały drewniany kościółek, w którym modliły się rodziny luterańskie. W 1676 roku świątynia spłonęła. Biskup Łódzki nie wyraził zgody na jej odbudowę. Ta sytuacja poruszyła przedstawicieli znamienitych rodów z właścicielem Węgrowa Krasickim. Biskup zgodził się na odbudowę, lecz postawił jeden warunek. Świątynia miała powstać w ciągu 24 godzin. Ci, którzy nie zwątpili, sporządzili krótki plan budowy drewnianego kościółka i wybudowali go w wyznaczonym terminie. Ten prostokątny kościół przypomina drewniany dom mieszkalny. Jest zbudowany z modrzewiowych bali, oszalowany deskami zwieńczonymi niewielką sygnaturką oraz dachem dwuspadowym krytym gątem. Na sygnaturce znajduje się kuty krzyż żelazny, a w ścianach południowej i północnej po dwa otwory okienne. Wewnątrz nie zachowało się żadne oryginalne wyposażenie. Stoi tam skromny ołtarz współczesny. Obecnie nabożeństwa odbywają się w kościele przy ulicy Narutowicza. Wokół kościoła znajduje się cmentarz z zabytkowymi nagrobkami, z których najstarsze pochodzą z końca XVII wieku i należą do najstarszych płyt nagrobkowych w Polsce. Tak więc Węgrów to piękne miasto z wieloma miejscami wartymi zobaczenia i zabytkami. Każdy z nich skrywa ze sobą ciekawą historię, z którą należy się zapoznać.